Pani Edyto, mógłbym pani coś puścić? No. W swoim telefonie? Dobra. Proszę, może pani tutaj złapać. Dobrze. Tutaj cofnąć trzeba? Nie? Co ty takiego? Będzie leciało. Co, zobaczymy? Cofnę, tak? O-o! Krótkie włosy, jak chłopak wygląda. A już tęsknię do chłopczyka, do takiego jak mama, do takiego jak mama, lecz mi mama nie pozwala. Dlaczego ja to zrobiłam, to ja nie wiem tego. Młodość, proszę państwa, co się nazywa? Koniec? Nie. Nie? Jaka faza tu jest? Swoje myśli wyznałam, pamiętam to ze szkoły chyba. Wstydzę się trochę, powiem szczerze. Tego? Mamy. Nas wszystkie dobrze znamy, o bocianach nam mówicie, same kochacie się skrycie. Oj, to jest chyba coś urwanego. O bocianach nam mówicie, same kochacie się skrycie, ale nam nie pozwolicie, chyba tak było. Pamięta pani w ogóle to nagranie? Ja nie wiem w ogóle dla kogo to było, to jakieś to jest chyba 30 chyba, ton, tak mi się wydaje, że to może coś takiego. Był taki program muzyczny 30 ton, ale dlaczego ja się dałam namówić, żeby to zrobić? Chyba ja kogo... myślę, że to mógł być pani pomysł. Ja, to mógł być prawdopodobnie mój pomysł, ja po prostu czasem bywam szalona. Czy złączamy innego? Nie, tak patrzę, bo tutaj... No, trochę tak jest, że trzeba być szalenie odpowiedzialnym za to, co się mówi, robi przez wszystkie lata. No ale proszę państwa, trochę też tak ja jest. Ja to puściłem. Po pierwsze, to jest bardzo zabawne, to jest bardzo fajne, to jest bardzo pocieszne, ale ja też... Ja się wygłupiam, a tak naprawdę moi najbliżsi współpracownicy wiedzą, że się bardzo lubię wygłupiać, tylko ja po prostu nie mam wielu okazji poza garderobą, żeby się wygłupiać. I to prowokuje to nagranie i ta piosenka i jej tekst prowokuje takie pytanie, czy pani swojemu dziecku też mówi o bocianach? Mówiłam. Kiedyś mnie Alan zapytał, skąd się wziął. Powiedziałam, że z miłości. To bardzo ładna odpowiedź. A... I tak się zaczął uczyć właśnie różnych takich kwestii biologicznych i odpowiedział na pytanie w klasie, jak pan zapytał, skąd się biorą dzieci, czy ktoś wie. Mhm. I Alan powiedział, ja wiem, z miłości. To wszystkie dzieci się śmiały. I to było smutne bardzo. Z miłości do bocianów może. No i przyszedł czas, że musieliśmy o tym pogadać. Trochę ja pogadałam, trochę psycholog szkolny, trochę dzieci między sobą. No taki bardzo delikatny temat i taki nieunikniony. No Alan już ma 12 lat, ma już sympatię. Powiedział, że ja źle powiedziałam, że to się nie nazywa sympatia, bo chciał na walentynki jechać, bo miałam koncert. Mówiłam, Wysneczku, to co, idziesz na koncert? No mama, albo wiesz, chciałam do swojej dziewczyny jechać. Ja mówię, a do swojej sympatii? Mama, jak ty mówisz? Nie mówi się sympatia, mówi się dziewczyna. Do mojej dziewczyny. Mówię, no okej.